Sztandarowa inwestycja burmistrza Bodziackiego. Nie jest to istotna wielkość. Kompleks sportowy, który miał być, a go nie ma. Powiedziała, że to nie ma sensu, więc tak się zastanawiam, czy te w ogóle projekty były, czy też ich w ogóle nie było. Temat solarów na wrześniowej sesji. No to musi, że tak powiem, brzydko wisieć. Obietnice inwestycyjne 2014 roku. Zostały wydatkowane środki w ilości 33%. Ważne informacje dla mieszkańców. To jest tak, jakby Polska odkryła swoje złoża gazu i mogła na przykład uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji. Trudne pytania. Nie były to jakieś efektowne i spektakularne działania. Impreza historyczna w spółdzielni mieszkaniowej. Mam nadzieję, że tego dnia pojawią się już również u nas na imprezie. Wielka impreza promocyjna w spółdzielni mieszkaniowej. Jest to przykład, jak bardzo dobrze są wydatkowane środki unijne. Magdalena Firlej, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. Jak dowiedział się kanał S, sztandarowa inwestycja burmistrza Janusza Bodziackiego, a mianowicie przebudowa hali targowej na potrzeby Lubartowskiego Ośrodka Kultury, nie zostanie zakończona zgodnie z pierwotnie podpisaną umową. Wykonawca nie wywiązał się z terminów określonych w dokumencie, a Urząd Miasta zamiast nałożyć kary za opóźnienie, aneksował termin zakończenia prac na początek 2015 roku. Pierwsze prace na obiekcie miały zakończyć się 15 października. Nowa siedziba dla LOK była także głównym elementem programu Bodziackiego 4 lata temu. Lubartowska kultura zasługuje na godne miejsce do swojej działalności. Natychmiast podejmę działania, aby powstał dom kultury na miarę czasu i potrzeb. O to, czy ów obiekt na miarę czasów i potrzeb powstanie w terminie, pytał na wrześniowej sesji radny Jacek Tomasiak. Kilka pytań zadaliśmy na sesji czerwcowej, niestety nie otrzymaliśmy w środku wakacji na nie odpowiedzi, na co żałuję, że pan burmistrz nie pojawił się wówczas na sesji, no ale trudno, mam nadzieję, że dzisiaj te odpowiedzi otrzymamy. A odnosząc się do tamtych również pytań, chciałbym kilka z nich uzupełnić. Pytałem wówczas o inwestycje, które prowadzi miasto, mianowicie przebudowę hali targowej. Już wiemy, że są opóźnienia. Prosiłbym pana burmistrza, żeby nam wskazał, jaki był termin zakończenia tych prac i o ile te prace zostaną wydłużone, to po pierwsze. Po drugie, jakie były koszty dokumentacji, która została przygotowana na przebudowę tego obiektu, bowiem w jednym z periodyków miejskich wyczytałem, że są niesamowite problemy ze stropem, który jest w tym budynku i chciałbym się zapytać, dlaczego na etapie jaki był koszt i co zlecono właśnie w ramach sporządzenia tej dokumentacji i ile dokonano tak zwanych odwiertów, jeżeli chodzi o ten budynek i czy przeanalizowano wówczas fakt ten, o którym pisze prasa. I w związku z tym obiektem drugie pytanie, bo co stoi na przeszkodzie, żeby ten obiekt został zamknięty w taki sposób, żeby została położona blachodachówka, żeby została zrobiona elewacja zewnętrzna i wstawiona stolarka okienna i drzwiowa, bowiem zbliżamy się do bardzo trudnego okresu. Już widzimy za oknem, że pada deszcz. Obiekt niszczeje, obiekt będzie podlegał dalszej bardzo silnej erozji, jeżeli nie zostanie w sposób pilny zabezpieczony. Dlatego chciałem się zapytać, czy przed zimą jeszcze obiekt przynajmniej z zewnątrz zostanie zabezpieczony przed negatywnymi skutkami atmosferycznymi? Pan radny Tomasiak podnosi kwestię inwestycji hali targowej. Chcę powiedzieć, że zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, wykonawca ma termin do końca listopada bieżącego roku zakończyć tą inwestycję. Wykonawca pracuje w oparciu o dokumentację techniczną uzyskaną poprzez postępowanie przetargowe w poprzednim okresie i w myśl tamtego postępowania wykonawca złożył nam ofertę, oczekując wynagrodzenia w wysokości 77 tysięcy złotych za dokumentację techniczną całej hali. W trakcie opracowywania dokumentacji były robione próbki również odwierty stropu, tak jak tam konstruktorzy uznawali to za niezbędne, żeby to wycenić. W trakcie prac, bo badania były wyrywkowe, nie był przy projektowaniu odsłonięty cały strop, w trakcie odsłonięcia całości stropu pojawiły się dodatkowe, na słabe punkty w tych stropach, ale chcę Państwu powiedzieć, że
w myśl protokołu konieczności już pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i nami jako inwestorem, ta powierzchnia, która jest większa od tej szacowanej w ramach projektów, jest 70 metrów kwadratowych, więc nie jest to istotna wielkość, która w sposób znaczący zaburzałaby pracę wykonawców. Z harmonogramu pracy i z bieżących kontaktów, bo narady budowlane trwają każdego tygodnia, i z ostatnich informacji wykonawców zarówno pokrycie dachowe, jak również elewacja zostaną wykonane w najbliższym czasie. Wykonawca wspominał o nawet przyszłym tygodniu. Materiały już w dużej części są na placu budowy i powinno to zostać wykonane. W dniu dzisiejszym pierwsze pytanie było związane z kinem. Było mnóstwo mówienia o różnych rzeczach, natomiast nie dostałem ostatecznie odpowiedzi. Czy jest jakieś opóźnienie w sprawie remontu tego obiektu, czy też nie ma opóźnienia? Bo ja z tego, co pamiętam i co wyczytywałem w prasie, być może się mylę, ale wydaje mi się, że i na sesji, i na komisjach o tym byliśmy informowani, że obiekt miał być oddany najprawdopodobniej, podkreślę, w połowie października. Dzisiaj usłyszałem, że ma być to koniec listopada. I teraz chciałbym się dowiedzieć, czy pierwotna umowa, którą podpisano z tym wykonawcą, ona mówiła o końcu listopada, a jeżeli mówiła o końcu listopada, czy jest jakiekolwiek zagrożenie, że remont tej hali nie zostanie zakończony właśnie do końca listopada? O to pytałem w tym pierwszym pytaniu. Jeśli chodzi o halę, to też pan radny słyszał. Umowa mówi do 30 listopada. 30 listopada jest za dwa miesiące, jeśli dobrze liczę, za ponad dwa miesiące. Więc nie potrafię prorokować. My czynimy starania, żeby inwestycja została zakończona w dobrej jakości i jak najszybciej, a na pewno w terminie umownym. Bodziacki wskazywał, a przypominamy, że sesja odbyła się 25 września, że prace odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, a w urzędzie odbywają się cotygodniowe tak zwane narady budowlane, zapewne nadzorujące zakres prac wykonywanych w obiekcie. Bodziacki ponadto stwierdził, że wykonawca ma czas na zakończenie prac w hali targowej do końca listopada. Sprawdziliśmy tę informację i okazało się, że umowa wskazuje na inne terminy niż te określone przez ustępującego burmistrza. Roboty określone w paragrafie pierwszym zostaną wykonane w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku, z wyjątkiem robót współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, które zostaną wykonane w terminie do dnia 15 października 2014 roku. Zgodnie z tym zapisem, dwa tygodnie temu obiekt powinien być całościowo pokryty dachówką. Stropy zaizolowane wełną mineralną, wykonane nowe tynki, witryny drzwiowe na parterze budynku, zamontowana wentylacja na dachu czy wykonana instalacja odgromowa. Jak widać ze zdjęć, prace nie zostały wykonane. Zgodnie z paragrafem 13... Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu a. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy i poszczególnych etapów oraz zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu na dokonanie czynności. Tymczasem podczas komisji w dniu 29 października pracownicy Urzędu Miasta w obecności wiceburmistrza Radosława Szumca poinformowali radnych, że umowa z wykonawcą remontującym halę została aneksowana i został wyznaczony nowy termin zakończenia prac na 22 stycznia 2015 roku. Na tej samej komisji poinformowano radnych, że na firmę nie nałożono żadnych kar za opóźnienie. Tymczasem zgodnie z umową miasto miało prawo naliczyć kary w wysokości 8512 zł za każdy dzień zwłoki. Na 30 października kwota mogła wynieść 136 193 zł, a do 22 stycznia 791 626 zł. Miasto zgodnie z informacjami przekazanymi na Komisji Planowania jednak umowę aneksowało, dzięki czemu wykonawca uniknął kar. 15 października miał zakończyć się pierwszy etap prac w tak hucznie zapowiadanej nowej siedzibie LOK. 30 listopada, czyli w dniu drugiej tury wyborów na burmistrza, miały zakończyć się prace na obiekcie znajdującym się za moimi plecami. Jak widać,
Termin pierwszego etapu nie został dotrzymany, a 30 listopada mieszkańcy Lubartowa zamiast wystrzałów szampana mogą co najwyżej usłyszeć bzyknięcie bączka udającego się na sen zimowy. Czy w styczniu prace zostaną zakończone? Czy wykonawca dotrzyma terminów? Wszystko zależy od tego, czy nowy burmistrz będzie potrafił wyegzekwować od wykonawcy to, na co ten ostatni zdecydował się, startując w przetargu. Magda Małek, Kanał S. Jeszcze w 2012 roku radni koalicyjni deklarowali chęć pomocy lubartowskim sekcjom sportowym zajmującym nielegalnie barak przy ulicy Krzywe Koło. Obok parku radni koalicyjni razem z burmistrzem podjęli decyzję o kupnie gruntów, na których miał powstać kompleks sportowy. I słowo miał jest tu jak najbardziej odpowiednie. To także w tej kadencji powstał MOSiR, który miał być lekarstwem na bolączki lubartowskiego sportu. Zapowiedzi były wyjątkowo huczne. Młodzi sportowcy mieli trenować obok parku. Miasto 2 lata temu kupiło działki za 1 000 000 zł, a w 2014 roku pierwsi zawodnicy mieli biegać po sztucznej murawie. O to, czy jeszcze w tej kadencji powstaną obiekty przyparkowej, pytał radny Jacek Tomasiak. Kolejne zapytanie. Chciałbym się zapytać, na jakim etapie jest budowa obiektów sportowych w parku, bo 2 lata temu na sesji była informacja, że lada moment te obiekty powstaną, więc chciałem się zapytać, kiedy będzie się młodzież mogła do nich sprowadzić, czy to jeszcze będzie w tym roku, bo nie widzieliśmy nawet dokumentacji, więc być może jakieś zostaniemy zaskoczeni, wiadogruszki z betonem i wyleją szybko fundamenty, jeszcze w tej kadencji te obiekty zostaną zakończone. O przyparku, tak, przyparku, wiemy o co chodzi. No niestety powiem na wstępie, że trafiliśmy na nieuczciwego wykonawcę, jeśli chodzi o projekt. Kiedy we wrześniu podpisaliśmy umowę z firmą architekci Toagi z Białegostoku, sądziliśmy, że projekt będzie zrealizowany tak, jak zakładaliśmy. Zresztą projektantka obiecywała nam to, sprawdziliśmy, realizowała inne projekty. Różnie to bywało, ale nie mieliśmy innego wyjścia, musieliśmy wybrać tego oto projektanta, bo oferował najniższą cenę. Początek był bardzo obiecujący, bo bardzo szybko powstał pierwszy projekt, pierwsza koncepcja, odbyły się badania geologiczne gruntu i projektantka przysłała nam pierwszy projekt. Konsultowaliśmy to z władzami miasta, odesłaliśmy drobne poprawki i pojawił się drugi projekt. Kiedy od 12 grudnia prezentowałem na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miasta już ten projekt, w zasadzie zarys, jak to będzie wyglądało, wydawało się, że jest to już na ukończeniu. Jeżeli nie do końca grudnia, to na pewno na początku kolejnego roku. W połowie grudnia pojawiły się pierwsze problemy, jeśli chodzi o projektantkę. Tłumaczyła, że no nie wyrabia się, że ma za mało ludzi i poprosiła o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zaprosiliśmy na początku stycznia projektantkę, wytłumaczyła, dlaczego są takie sytuacje i ustaliliśmy kolejny termin na do 20 lutego. Niestety i tego terminu nie dotrzymała. W związku z powyższym zaprosiliśmy po raz kolejny projektantkę do Lubartowa, żeby wytłumaczyła nam dlaczego i co się stało, żeby omówiła postęp prac nad projektem, jakie ma trudności i tutaj wyraziliśmy obawy co do przebiegu realizacji tego projektu. W marcu otrzymaliśmy wizualizację obiektów, plany budowy w wersji papierowej. No i tutaj okazało się, że brakuje pewnych elementów, czyli dokumentów branżowych, kosztorysu. Poprosiliśmy o uzupełnienie. Trwało to dosyć długo, bo powiem tak, że w którymś momencie projektantka nie odbierała w ogóle telefonów. Nie można się z nią było skontaktować. Tłumaczyła potem, że miała kłopot w rodzinie, nie sprawdzałem tego, że jakaś tam śmierć się wydarzyła, więc no, przypuszczałem, że mogło tak być. Projekt budowlany otrzymaliśmy na początku maja i tutaj dałem ten projekt za pośrednictwem pana burmistrza Szumca, żeby obejrzeli go pracownicy Urzędu Miasta. Bardzo szybko otrzymałem uwagi i to takie na jak to się mówi, na CITO, że nie jest tam tak, jak być powinno. Brakuje projektów branżowych, brakuje kosztorysów branżowych oraz
przeglądając wcześniej jeszcze, powiem szczerze, jak tylko to otrzymaliśmy z burmistrzem i Bodziackim, i burmistrzem Szumcem, zauważyliśmy na dzień dobry duże błędy w rachunkach. Po prostu ktoś sporządził, jak się potem okazało, kosztorys nie z tego biura projektowego tej projektantki. Następnie między 8 a 28 maja projektantka w ogóle nie odbierała telefonów, próbował się skontaktować z nią także burmistrz Szumiec. My z biura z różnych telefonów dzwoniliśmy, nie wiem co się działo, nie reagowała na żadne maile. I wysłaliśmy jej na koniec maja e-mail i list polecony. Słuchamy, słuchamy. Tak, tak. No nie, nie, bo myślałem, że jakaś uwaga, to mówię na bieżącą odpowiedzią. Wysłaliśmy pismo listem poleconym, że jesteśmy zaniepokojeni dużym opóźnieniem i że czekamy na jej szybką reakcję, czy ona w ogóle to realizuje, czy nie, bo będziemy odstępowali od umowy. Nie czekając już w zasadzie na jej odpowiedź, rozpoczęliśmy pracę z radcą prawnym dotyczącą rozwiązania umowy z projektantką. I tak. Mówię, 9 czerwca wysłaliśmy pismo ponaglające dotyczące oddania nam projektu. 11 czerwca wysłaliśmy notę odsetkową, po czym 13 czerwca rozmawialiśmy z burmistrzem Szumcem i burmistrzem Bodziackim, że trzeba pojechać na miejsce do projektantki. W momencie, kiedy, nie wiem, czy wyczuła to, jak to się mówi, nosem czy coś, odebrała kolejny telefon i stwierdziła, że ona za dwa dni przyjedzie z projektami. Przyjechała 17 czerwca tu na miejsce, powiedziała o swoich problemach. Okazało się, że ma problemy finansowe i to duże, że projekty branżowe podobno są zrobione, ale projektanci nie chcą ich oddać bez zapłaty. Zasugerowaliśmy, że pojedziemy na miejsce i nie wiem w jakim stopniu, bo też z prawnikiem rozmawiałem, zagwarantujemy, że pieniądze dostaną ci wykonawcy. Powiedziała, że to nie ma sensu, więc tak się zastanawiam, czy te w ogóle projekty były, czy też ich w ogóle nie było. Następnie przywiozła 30 czerwca projekty budowlane, budynku, boisk naturalnego i sztucznego. W dalszym ciągu nie było w nich, bo były to opasłe tomy, prawda, bardzo duże. Brakowało w dalszym ciągu projektów branżowych. W związku z powyższym, mało tego, przywiozła, i to było już niby obiecujące, przywiozła dokumentację do uzgodnień, w zakładzie uzgodnień dokumentacji. W związku z powyższym sądziliśmy, że skoro już to jest, no to te branżówki, które obiecywała, będą niebawem, no więc szkoda było rozwiązywać z nią umowę, jeżeli brakowało tylko, jak to się mówi, dotknąć. No niestety, w kolejnym okresie znowu przestała odbierać telefony, reagować na maile, żadnego kontaktu. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję, że rozwiązujemy z nią umowę. I w tym momencie, 11 sierpnia, procedura jest taka, że musieliśmy najpierw wysłać ostrzeżenie o możliwości rozwiązania umowy, po czym 22 sierpnia zawiezione zostało na miejsce rozwiązanie umowy oraz nota odsetkowa. W firmie, którą ona prowadzi, pracownica nie chciała nam podpisać, że to przyjmie, nie chciała w ogóle się przedstawić. Stwierdziła, że ona tu jest przypadkiem. Udało się naszym pracownikom skontaktować z panią projektantką, widocznie po telefonie od tej oto pracownicy, i stwierdziła, że jest na jakimś spotkaniu. Kiedy pracownicy powiedzieli, że oni przyjadą na to spotkanie na chwilę tylko, powiedziała, że nie życzy sobie, żebyśmy wysłali jej pocztą. W związku z powyższym byliśmy na to przygotowani. Od razu dokumenty zostały wysłane pocztą z Białegostoku na miejscu, żeby, bo mówimy, być może z Lubartowa, kiedyś wysłaliśmy jej jeden z dokumentów, więc nie odebrała, wrócił do nas, więc mówimy, że z Białegostoku być może odbierze, nie będzie wiedziała skąd. 25 sierpnia projektantka odebrała korespondencję, a całą dokumentację zwróciliśmy jej na początku września. I tego samego dnia, kiedy odebrała, bo mieliśmy potwierdzenie SMS-owe, poprosiliśmy, żeby nam potwierdzili, żeby to było dużo szybciej, zanim zwrotka przyjdzie. Burmistrz Bodziacki z burmistrzem Szumcem mieliśmy spotkanie i zapadła taka decyzja, żeby
zamieścić zapytanie ofertowe dotyczące budowy boiska w pierwszej kolejności ze sztuczną nawierzchnią oraz parkingiem, a w dalszej kolejności na pozostałe obiekty. I dzień później umieściliśmy na naszej stronie takie zapytanie i już 29 sierpnia wybraliśmy firmę, która tu oferowała najniższą cenę przy, tak jak podobne trzy inne firmy, takim samym 30-dniowym czasie realizacji zadania. 1 września podpisaliśmy z firmą stosowną umowę i z informacji, które posiadam, wczoraj komplet dokumentów został wysłany. Mamy go otrzymać jutro na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią i parking. Pech, powiem szczerze, pech. Nie spodziewałem się, zresztą powiem szczerze, nikt się nie spodziewał, że taki obrót sprawy przyjmie współpraca z tą oto firmą. Na pewno chcielibyśmy, żeby budowa się już zaczęła, bo początki były naprawdę obiecujące, projektantka była rzeczowa, rozumiała, o co nam chodzi, przyjeżdżała kilkakrotnie tutaj na nasze prośby. Po otrzymaniu koncepcji programowo-przestrzennej na początku września ogłosiliśmy tutaj już w połowie września, wysłaliśmy w zasadzie zapytanie ofertowe na realizację drugiej części projektu i właśnie dzisiaj zamieściliśmy na naszej stronie, wybraliśmy firmę, zamieściliśmy odpowiednie ogłoszenie na realizację planów na drugą część planowanych obiektów. Z informacji, jakie w tej chwili posiadam, jest już przygotowane postępowanie, przygotowanie do postępowania przetargowego. Jutro prawdopodobnie złożymy dokumenty na pozwolenie o budowę i a boisko będzie w pierwszej, te pierwsze boisko z nawierzchnią sztuczną realizowane na tak zwane zgłoszenie. Projekt jutro ma być, wczoraj został wysłany, bo dzisiaj dzwoniłem do projektantki, wysłała wczoraj. Termin realizacji miała do końca września, natomiast wysłała wczoraj, przed terminem. Powiem tyle, że jeśli chodzi o tą projektantkę, no powiem, jest na pewno dużo ciekawiej, bo w starostwie, jak byłem w starostwie, więc tam już, bo złożyliśmy dokumenty do ZUD-u, powiedziano nam, że się projektantka konsultowała z nimi, pytała, wysłała im dokumenty, czy po prostu wysłała im mailem z zapytaniem, czy to będzie tak, jak oni sobie życzą, czy też coś musi zmienić, zanim zostały nawet dokumenty złożone. Czyli, bo chodziło o zaprojektowanie oświetlenia, bo będzie to na razie jedyna instalacja, która tam będzie. Nie będzie żadnych wodociągowych instalacji w pierwszym etapie, ani kanalizacyjnych. Także ja bym miał tyle. Dziękuję. Kwestia Mosiru. Ja dziękuję bardzo za przedstawienie tej całej jakby historii tego, może nie będę określał, jak to się stało, że tych obiektów nie ma. Natomiast ja byłem bardzo ciekaw i bym wdzięczny za przedstawienie koncepcji w ogóle, w jakim harmonogramie ma to powstawać, jak to ma wyglądać, komu ma służyć, jakie będą koszty utrzymania, otrzymania tych obiektów, jakie będą koszty możliwości zarabiania tych środków. Ja się o to dopominam od początku i rozumiem, że jednak Państwo inaczej podchodzicie do tej rzeczy, znaczy, no, w ten sposób, który wynik widzimy, tak? Ale wydaje się, że powinniśmy zacząć od tego, komu ma to służyć, jakie będą koszty tego utrzymania, co tam w ogóle ma być, kto ma z tego korzystać, jakie będą możliwości utrzymania tego i kto to będzie pokrywał, czyli czy może wynajmować powierzchnię, czy może wynajmować, jak to ma funkcjonować. Dopiero potem zleca się z dokumentacji technicznej i realizuje tego typu projekty, więc byłbym wdzięczny za taką informację. No, trzeci rok budujemy chyba ten most, czy drugi, przepraszam bardzo, a nie mamy takiej informacji, więc może na koniec kadencji by się udało. Pytałem o obiekty sportowe i przyznam się szczerze, że ja dzisiaj słuchając dyrektora Mosiru oniemiałem. Oniemiałem, bo my wysłuchaliśmy tutaj naprawdę no, ciekawej historii, która jest... No myślę, że jeży się włos na głowie, bo proszę Państwa, no to takie mam wrażenie, jakbym słuchał dzisiaj
z podsumowania funkcjonowania koalicji za ostatnie 4 lata. Miało wszystko się zmienić. Obok parku miał powstać kompleks sportowy. Minęły 2 lata od szumnych zapowiedzi, minęły 4 lata od obietnic złożonych młodym sportowcom. Zgodnie z obietnicami złożonymi przez naszych samorządowców, taekwondecy, kolarze i tenisiści mieli w końcu trenować obok parku w godnych warunkach. Okazuje się, że i ta inwestycja nie wyszła naszym władzom, ale przynajmniej wiemy, kto zawinił. Biuro projektowe. Magda Firlej, Kanał S. Gdyby tak jak Ostrów Lubelski, Niedźwiada, Jeziorzany czy Ostrówek, także Lubartów dostał pieniądze na solary, to zapewne wielu z nas korzystałoby obecnie z wody podgrzewanej przez słońce. Temat zasobników ogrzewanych słońcem został poruszony na sesji we wrześniu. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o dział 900, tam mamy gospodarkę komunalną i ochronę środowiska i tam mieliśmy ponad 10 milionów zaplanowane również, jeżeli chodzi o inwestycje, które miały być sfinansowane. My nie mamy na energię odnawialną, więc chciałem się zapytać, bo bardzo dużo było spotkań w zeszłym roku, bardzo dużo mieszkańcom obiecano. Chciałem się zapytać, jak ostatecznie wynika, co ostatecznie się okazało, czy coś na liście rankingowej, liście rezerwowej się zmieniło, czy są dodatkowe fundusze, czy też po prostu mieszkańcy Lubartowa o tych obietnicach, które zostały złożone w zeszłym roku, te kilkaset osób, które było między innymi w kinie, muszą już zapomnieć o tym przedsięwzięciu i tak naprawdę obejść się glikolem z solaru, glikolem spożywczym, mam nadzieję, który by płynął w tych solarach. Dziękuję bardzo. 2% zrealizowanych, no ale trzeba mieć niesamowitą złą wolę, żeby nie widzieć pewnych założeń wpisanych w budżet, a mianowicie, że właśnie ten glikol, który pan Tomasiak tak przed chwilą wyśmiewał, te 10 milionów na glikol, to było w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Zasada organizacji tego typu projektów jest taka, że chcąc dostać pieniądze, musi być to wrzucone w budżet, a jeśli jesteśmy na liście rankingowej, z tego co wiem, na jakiejś tam pozycji rezerwowej, no to musi, że tak powiem, brzydko wisieć. Radny Prażmo stwierdził, że 10 milionów przeznaczonych na solary musiało zostać wpisane w budżet. Podobnie jak Lubartów, w swoich budżetach wydatki na solary zaplanowały także takie gminy sąsiadujące z Lubartowem jak Ostrów Lubelski, Niedźwiada, Jeziorzany czy Ostrówek. Różnica pomiędzy tymi gminami a Lubartowem jest taka, że wszystkie z wymienionych instalują obecnie na dachach domów solary, a nasze miasto nie otrzymało na ten cel środków. Z informacji przekazanych na komisjach przez pracowników Urzędu Miasta okazuje się, że Lubartów już tych środków nie otrzyma. Burmistrz wciąż jednak jest dobrej myśli. Też to punktować czy nie punktować, ale na liście rankingowej jesteśmy, jeśli chodzi o solary, i to jest kwota duża, bo to jest 10 milionów złotych. Planowaliśmy wydać z udziałem środków zewnętrznych. Na razie nie dostajemy dofinansowania. Ciepło, cieple i gorąco. Tak mogli krzyczeć wszyscy ci, którzy uwierzyli w projekt zaproponowany przez obecne władze. Kiedyś solary miały być w gminie Lubartów, w ostatnim roku w Lubartowie. Zarówno mieszkańców gminy, jak i Lubartowa łączy jedno nazwisko. W gminie wójta, a w Lubartowie burmistrza, dzięki któremu rachunki za prąd miały być o wiele niższe. Magda Małek, Kanał S. Zgodnie z obietnicami w 2014 roku inwestycje prowadzone przez koalicję z burmistrzem Januszem Bodziackim na czele miały wynieść 26 milionów złotych. Okazuje się, że z tego co zostało zapisane może nic nie wyjść. Dlaczego? Odpowiedź w naszym materiale. O niskim wykonaniu zadań inwestycyjnych radni dyskutowali podczas sesji wrześniowej. Panie burmistrzu, powiem szczerze, że jestem bardzo niepokojony faktem tak nikłym wykonaniem zadań inwestycyjnych. Ja myślę, że nie jest to normalne, kiedy przez pół roku pracy samorządu na 26 milionów 660 tysięcy zaplanowanych inwestycji wydatkujemy tylko te niecałe 660 tysięcy. No to nie wiem, czy to jest tylko spowodowane sezonem budowlanym, bo przecież to nie może być tak, że w ciągu 3,5 roku wydajemy 2,5% wydatków inwestycyjnych, a pozostałe wydajemy w ciągu następnych 6 miesięcy. Wydaje mi się, że panie burmistrzu, że te nasze zaplanowane inwestycje, no traktowałbym jako zagrożone, a te plany budżetowe, które pan burmistrz przedstawiał, inwestycyjne, jako no trochę wydumane i tak trochę propagandowe w roku wyborczym. Ująłem to bardzo delikatnie. Jeżeli chodzi o wskaźniki związane z inwestycjami, to plan wynosił na 2014 rok 26 660 692 zł, a wydatkowano środki, jeżeli chodzi o inwestycje, w wysokości 658 330 zł. A więc wydatkowano środki na poziomie 2,5%, więc chciałem się zapytać,
Jeżeli w tym tempie te inwestycje będą przez miasto prowadzone, to najprawdopodobniej do końca roku wydatki zostaną zrealizowane na poziomie 5%. Chciałem się zapytać, czy ta prognoza jest słuszna, czy też jest zupełnie odmienna i jakieś przystąpi w ostatnich dwóch miesiącach kadencji pana burmistrza niesamowite przyspieszenie i okaże się, że kwota założona, jeżeli chodzi o inwestycje, zostanie zrealizowana, czy też zostaliśmy podczas uchwały przedłożonej nam jako plan budżetu poinformowani nieprecyzyjnie. Kolejna rzecz to chciałem zadać pytanie o wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego. Tam również kwota, która miała wpłynąć do budżetu miasta, to jest na poziomie 5 044 286 zł, a za pierwsze półrocze wpłynęło 175 tysięcy. No, usłyszeliśmy dzisiaj, że nieruchomości zostały zbyte. Być może te 5 milionów zostanie osiągnięte. Chciałbym się zapytać, czy w ciągu ostatnich tych dwóch miesięcy zostanie to zrealizowane? Chcę państwu powiedzieć, że na dzień dzisiejszy wydatkowane środki z budżetu w ogóle, tak jak i pani skarbnik mówiła, po stronie wydatków to 35%, ponad 35%, i one są większe niż ileś lat, bo dla przykładu powiem, to ciągle przywołujemy, w roku 2010 w mieście zostały na ten czas zostały wydatkowane środki w ilości 33%, czyli o ponad 2% mniej niż w roku bieżącym w pierwszym półroczu. Dochody zostały zrealizowane w 42%, 4 lata temu 40,50%, czyli też 2% mniej zostały zrealizowane dochody. Więc proszę państwa, no tak to się kształtuje pierwsze półrocze, że ono jest nieco zachwiane w stosunku do całego roku. Państwo mocno tutaj podkreślacie, że 658 tysięcy zostało na inwestycje tylko wydane, rozliczone, rzeczywiście wydane przez księgowość. Ale ja państwu powiem, że były lata, że zostało wydane, bo to mam statystykę, 275 tysięcy tylko złotych na inwestycje w pierwszym półroczu, albo 640 tysięcy, albo 689 tysięcy, więc te kwoty są wydawane tak, jak rzeczywiście się inwestycje układają. Jest zachwianie, bo wiadomo też, że ustawy o zamówieniach publicznych powodują, a mieliśmy w naszym przypadku, jedna z ważniejszych inwestycji była skarżona do zespołu arbitrów i to się nam trochę przyciągnęło. No tak jest procedura zamówień publicznych i trochę opóźnienia. Chociażby na rynku 2 na rewitalizacji było przy starcie samym, dlatego wydatki są w terenie, czy w czasie późniejszym. No pani skarbnik wspominała kwestia środków dochodów z majątku. Jeden przetarg nam, no niestety w strefie, bo był, może nie samej strefie, tylko w terenie gazowej Lipowej ogłosiliśmy przetarg, no niestety wykonawca nam się na dużą powierzchnię i myślę, że to byłby dużą kwotę, nie zgłosił, wycofał się. To też jest, proszę państwa, moja prośba do nas wszystkich. My nie powinniśmy, przedsiębiorcy, zanim nie przyjdzie do nas, zanim nie zostanie rozstrzygnięta do końca, nie powinniś go straszyć, skąd będzie musiał zatrudniać ludzi, jak to będzie traktował, bo powiem szczerze, takie sygnały poszły z naszego miasta i nie wiem, czy do końca to było przyczyną, ale przedsiębiorca do przetargu ogłoszonego na dużą powierzchnię nie stawił się. Miał to być rok wyborczy, rok podsumowujący 4-letnią kadencję Bodziackiego. Miały być solary na dachach domów, milionowe wpływy ze sprzedaży gruntów, oddana nowa siedziba LOK, a w parku boiska i sala dla taekwondeków, tenisistów i kolarzy. Solary nie wyszły, bo projekt został słabo oceniony. Grunty nie zostały sprzedane, bo radni opozycyjni chcieli miejsc pracy. Prace przy kompleksie sportowym nie ruszyły, bo winne jest biuro projektowe i można by tak bez końca. Miało być na inwestycje wydane 26 milionów złotych i słowo miało chyba najlepiej pasuje do podsumowania budżetu na rok 2014. Magda Małek, Kanał S. O uwagę prosimy mieszkańców wspólnot, spółdzielni oraz indywidualnych domków jednorodzinnych. Podczas wrześniowej sesji radni przegłosowali uchwałę, która otwiera drogę do realizacji projektu opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubartów. Niestety w dyskusji udział wziął wyłącznie radny Tomasiak.
Jak ważny jest to dokument? O tym w naszym materiale. Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który oprócz planu rewitalizacji Lubartowa będzie najważniejszym z wymaganych dokumentów umożliwiających sięgnięcie po środki europejskie w nowej perspektywie. Daje on możliwości dofinansowania przedsięwzięć prowadzonych przez spółdzielnie, wspólnoty czy zrzeszone grupy właścicieli domków jednorodzinnych. Podczas wrześniowej sesji Rady Miasta przeszła przez Radę niemal niezauważona uchwała dająca podstawę do utworzenia takiego planu. Jeżeli można, ja bym umówił te dwie uchwały łącznie, dobrze? Bardzo proszę. Następną, ponieważ dotyczą tego samego zagadnienia i obie są konsekwencją złożonego przez miasto wniosku o dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubartowa z funduszy zewnętrznych, konkretnie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3, opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla miast. Taki wniosek został złożony przez miasto w październiku 2013 roku po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. Wówczas było to uzasadniane przeze mnie jako dokument nieobowiązujący dla innych programów. Dzisiaj już wiemy, że w tych programach, które są uchwalane na poziomie naszego województwa, czyli w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego, plan gospodarki niskoemisyjnej będzie dokumentem obligatoryjnym dla gmin, które, czy instytucji i gmin, które będą się ubiegały o m.in. dofinansowanie termomodernizacji. Dlatego jakby rozszerzone została może oddziaływanie opracowanego przez miasto programu. Wówczas myśleliśmy tylko o zastosowaniu do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po złożeniu wniosku został on pozytywnie oceniony. W lipcu miasto zostało poinformowane o tym, że uzyskano dofinansowanie. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką możemy dostać na opracowanie tego projektu, to jest 85 tysięcy złotych. Całość szacowaliśmy na 100 tysięcy złotych. Obydwie przedkładane Radzie Miasta uchwały związane są z zamiarem zawarcia umowy o dofinansowanie tego projektu z funduszem i przystąpieniem do realizacji projektu. Dziękuję bardzo. Ja miałbym taką gorącą prośbę do pana naczelnika, bo tak może niektórzy z nas uważnie tego nie słuchają, ale projekt, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lubartów jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o nową perspektywę i pozyskiwanie środków z funduszy europejskich w nowej perspektywie. Dlatego miałbym prośbę, jakby pan naczelnik mógł przekazać informacje również, bo to na pewno gdzieś tam media przekażą, kto może uczestniczyć w tworzeniu tego planu, jakie instytucje i komu, kto będzie mógł być traktowany jako beneficjent, jeżeli chodzi o korzystanie z dofinansowania, jeżeli chodzi o tę gospodarkę niskoemisyjną. Prosiłbym bardzo, bo ja podejrzewam, że ta dyskusja się odbędzie i później będzie taka sytuacja, że mnóstwo wspólnot, czy też innych instytucji lubartowskich nie zwróci uwagi na to, że tak ważny dokument za chwilę będzie tworzony. Także miałbym taką gorącą prośbę. Dziękuję. Że tak jak było deklarowane na komisjach, dokument oczywiście będzie podstawa metodą partycypacyjną. I będzie tworzony, tak jak każdy dokument strategiczny dla miasta, można to porównać do takiego dokumentu, w którym posługiwaliśmy się w poprzedniej perspektywie finansowej, w nowej też będziemy go tworzyli od nowa, planu gospodarki, planu rewitalizacji Lubartowa, gdzie jednym beneficjentem takich przykładów realizacji na terenie miasta jest miasto, drugim jest parafia świętej Anny, która realizuje bazylikę, trzecim jest spółdzielnia mieszkaniowa, czyli krąg podmiotów, które będą mogły korzystać z dobrodziejstwa planu gospodarki niskoemisyjnej, tak naprawdę będzie sprowadzał się do kręgu beneficjentów programów operacyjnych. Wtedy, kiedy myśleliśmy o programie operacyjnym Infrastruktura Środowisko, myśleliśmy troszkę o przedsiębiorstwie energetyki cieplnej miejskim i troszkę o połączeniu dużych projektów termomodernizacyjnych na terenie miasta po to, żebyśmy mogli aplikować do właśnie tego programu. Rozszerzenie jakby działania programu na Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego odnosi się do wszystkich podmiotów, które będą mogli ubiegać się o termomodernizację, czyli tutaj wszystkie wspólnoty mieszkaniowe, jeżeli będą spełniały warunki określone w programie, mówię jeżeli będą spełniały, dlatego że na razie poruszamy się tak naprawdę na projektach programów, które co prawda zostały wysłane do Brukseli w celu zatwierdzenia, ale nie wiadomo jeszcze, czy one wrócą w takim zakresie, czy te jakby interwencja Komisji Europejskiej będzie daleko idąca i być może zostaną one przemodelowane w znacznym stopniu. Tego w dniu dzisiejszym nie wiemy. Natomiast wiemy, że plan będzie niezbędny po to, żeby aplikować i po to, żeby każdy mógł to dofinansowanie uzyskać. O tym, jak ważny jest to dokument, informują nas członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby, które oprócz radnego Jacka Tomasiaka angażowały się w przedsięwzięcia prospółdzielcze. Plan gospodarki niskoemisyjnej to szansa dla bloków na osiedlu Garbarskim.
Jest szansa na kompleksową termomodernizację budynków oraz na dostarczenie taniego ciepła. Należy z tego skorzystać. Obecnie nasza spółdzielnia przystępuje do tego planu. Jednak ważne jest, żeby także wspólnoty zainteresowały się możliwością znalezienia oszczędności na cieple. Jest to możliwe, tylko należy dopilnować najpierw planu, a później projektów. Dlaczego tak ważne jest, aby znaleźć się w planie gospodarki niskoemisyjnej? No to jest bardzo ważne, bo dzięki temu będzie można pozyskać fundusze unijne i na przykład spółdzielnia mieszkaniowa mogłaby, rozbudowując swoją kotłownię gazową, uniezależnić się od dostaw ciepła z PEC. To jest tak, jakby Polska odkryła swoje złoża gazu i mogła na przykład uniezależnić się od dostaw gazu z Rosji. Proszę mi powiedzieć, na jakim etapie są prace w spółdzielni, jeżeli chodzi o założenia gospodarki niskoemisyjnej? Jako przewodniczący Komisji Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi żywo się tym interesuję, ponieważ zależy mi na tym, aby nasi członkowie zaczęli mniej płacić za ciepło. Możemy zmodernizować kotłownie, zainstalować pompy ciepła oraz odnawialne źródła energii, czyli solary, wybudować linie przesyłowe i dzięki temu obniżymy cenę ciepła. Jak widać, we wrześniu radni przyjęli uchwałę, która jest pierwszym krokiem do stworzenia w Lubartowie planu gospodarki niskoemisyjnej, w którym znajdą się zarówno bloki spółdzielni, jak i wspólnot. Ważne jest, aby w nowej Radzie Miasta tak ważnym dokumentem interesowała się więcej niż jedna osoba. Magda Firlej, Kanał S. Kadencje rządzących podsumowuje się zazwyczaj pod koniec. Pośród wielu pomysłów, inwestycji, społeczeństwo może się czasem zagubić w poprawnym pojmowaniu rzeczywistości dokonań. Jak widać, lubartowianie także nie wiedzą, komu co zawdzięczają. Jak to zwykle bywa, sukces ma wielu ojców. Już 16 listopada Polacy, miejmy nadzieję, tłumnie pójdą na wybory, by oddać głos na jednego z kandydujących na fotel burmistrza. Specjalnie dla Państwa wybraliśmy się z kamerą na miasto, by sprawdzić, jakich zmian dokonano i co nowego lubartowianie zobaczyli na ulicach, placach oraz innych miejscach podczas ostatnich 8 lat kadencji burmistrzów Zwolińskiego i Bodziackiego. Głosy społeczeństwa były różne. Niewątpliwie sam rynek tu zmienił się bardzo. Wiele nowych domów, bardzo ciekawych. W ciekawej architekturze powstało. Plac przed ratuszem jest piękny, tylko w tej chwili niezagospodarowany, niewykorzystany tak jak należy. No nowe budynki, nowe banki, sklepy, no wszystko to naprawdę porządnie wygląda. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, jakby pan mógł określić ojca tego sukcesu? Oj, proszę pani, to całe społeczeństwo pracuje nad tym, żeby coś z tego było. No a szczególnie to właśnie rady miasta w poszczególnych kadencjach, one przyczyniają się i wytyczają kierunek rozwoju tego miasta. Ja to wie pani co, ja to się mało tym interesuję. No. A jeżeli chodzi o ronda, wie pani, to bardzo dobrze zrobione w Lubartowie. Po pierwsze, co jest na wierzbowie rondo, tam się gubiło dużo kierowców. Oni nie wiedzieli, co znaczy rondo w Lubartowie. Po drugie, kierowcy jadący z Kocka, tam było bardzo dużo wypadków. I teraz też ja widzę, bo tam mieszkam, gubią się kierowcy, bo nie wie, jak w to rondo wjechać. Jak ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Rozumiem, a komu zawdzięczamy to rondo? Zwolińskiego, tak? Na przykład bardzo gospodarnym człowiekiem był burmistrz poprzedniej kadencji, też był Zwoliński, proszę pani, ponieważ był, z tego co pamiętam, wójtem w Niedźwiadzie, dużo tam zrobił, naprawdę. Byłem przez pewien czas związany z tą miejscowością, tak samo i tu, wtedy, kiedy był burmistrzem, no, znacząco poprawiła się sytuacja w mieście. Nie powiem, bo i również obecny burmistrz, no każdy z nich ma swoją tam jakąś rolę i funkcję, pełnił swoją funkcję, coś po sobie pozostawił. Tak, rozumiem. Jeszcze chciałabym zapytać, w takim razie, gdyby pan zechciał mi, nie wiem, wymienić jakiś przykład na przykład tego, co dokonał burmistrz Bodziacki w swojej kadencji. No trudno mi tak wyliczyć, wie pani, ponieważ to się zazębia. Nigdy nie ma tak, że jest zadanie i to zadanie przechodzi na następców, więc nie, no, w tej chwili to z tego co wiem, to miało być wysypisko śmieci czy spalarnia przy ulicy Lipowej. Jest tam piękny zakład Biedronki, jeżeli sobie przypominam.
no, gdzie zatrudnienie znalazło wielu ludzi. No, niewątpliwie to też jest udział znaczący obecnego burmistrza w tym. Poza tym zmieniają się ulice, nowy asfalt. No, trudno mi od razu tak powiedzieć, wie pani, bo to trzeba by się zastanowić bliżej. Pan Zwolińskiego nie był najgorszym burmistrzem. Uważam, że bardzo dużo zrobił dla miasta. No, naraził, to jest moje osobiste zdanie, bo ja nie chcę, wie pani, naraził się troszkę poprzez likwidację tego targowiska. I uważam, że to mu zaszkodziło. Gdyby nie to, to podejrzewam, że byłby wygrał drugą kadencję. Rozumiem, dobrze. A w takim razie chciałabym zapytać, jak pani ocenia kadencję burmistrza Bodzieckiego? Co dobrego zrobił dla miasta? No, też dużo zrobił, wie pani. Trzeba przyznać, że dużo zrobił. Ładnie mówi, bardzo mi się podoba. Ten jest konsekwentny, konsekwencji. Dużo zrobił. No, ciągnął dużo tamtych projektów, które już były zaplanowane, ale uważam, że jest dobrym burmistrzem. Nic specjalnego. Poza tym, że rynek został ładnie zrobiony, no ten drugi rynek. Teraz właśnie budują dwa domy kultury, czy tam inaczej, jak się to nazywa. A tak inwestycji to specjalnie nie ma. Nie ma ani żadnej fabryki, nie pobudowano, ani nic jakiegoś, nic. A drogi? Mamy dwa ronda nowe. No, to ronda tak, no, to mi uleciało. Czyli to był pomysł? Nie wiem. Ale burmistrza chyba. Ale którego? Bodziackiego. A Biedronka to czyj pomysł? No, ja nie wiem. Biedronka to sama chyba przyjechała, kupili sobie ten teren i pobudowali. Obie podobne te kadencje. Jeden dobry i drugi dobry burmistrz. No. Czyli rozumiem, że głosuje pan na alternatywnego. Na trzeciego. Ja zdecydowanie. Jeżeli tego, to ani ten nie ma u mnie szans żadnych. Dobrze, jakby ten nowy człowiek przyszedł, myślę o Paśniku. Może on coś zrobi. A tak ci, co już się narządzili. Ja wiem, no, trochę dużo, że Ślubartu się rozbudował, ulice, ronda tam, gdzie ja mieszkam blisko jest, na PKP jedno rondo tutaj, także no, nie było źle, ale ja bym chciał, wolałbym, żeby te były dwukadencyjne, jak się mówił. A za pana Bodziackiego to bym chciał, żeby mniej do pana Bodziackiego przychodził ksiądz, bo tam ja go coraz widzę księdza tam siedzi. A państwo mamy cywilne i powinni rządzić cywile, a nie. Jak można zauważyć, wszyscy zapytani dostrzegają sukcesy rządzących, niemniej jednak wytykają im również porażki. Ta sytuacja być może jest spowodowana jednym z ostatnich artykułów Lubartowiaka, w którym burmistrz Bodziacki chwali się sukcesami tak naprawdę zapoczątkowanymi przez poprzednika. Lubartowianie nie wiedzą, kto właściwie jest inicjatorem niektórych przedsięwzięć. Jak pan uważa, dlaczego lubartowianom tak trudno zweryfikować, co czy im jest sukcesem? Jeśli rzeczywiście tak jest, to myślę, że może być kilka przyczyn. Wydaje mi się, że taką niebagatelną, dosyć ważną przyczyną jest fakt, że tak naprawdę większość z nas, wyborców, powierza funkcję prowadzenia miasta określonym osobom i na 4 lata mocno, że tak powiem, się nie angażuje w sprawy związane z miastem. Natomiast drugim elementem, który jest niezwykle istotny, to przekaz medialny i jeśli on jest właściwy, jeśli on jest prawidłowy, jeśli on jest rzetelny, zgodny z prawdą, to wtedy jest wszystko ok. Natomiast rzeczywiście dużego zamieszania w głowach może narobić przekaz nieprawidłowy, przekaz, nie chciałbym używać ostrych słów, ale no przekaz zmanipulowany. Nie ma tutaj zamiennika w tej chwili w mojej głowie, żeby powiedzieć delikatniej, a tak się niestety zdarza. Myślę, że wśród mediów lubartowskich takim przykładem, no niestety, z przykrością to muszę stwierdzić, jest Lubartowiak. Jest gazeta, która była odpłatna, która była wydawana w tysiącu egzemplarzach. Dzisiaj tak naprawdę jest biuletynem pana burmistrza Bodziackiego, bo jest wydawana nieodpłatnie, za darmo, w 7 tysiącach egzemplarzy, a
czytelnicy no, dostają gotowy materiał i sądzę, że niewiele miejsca poświęcają na zastanowienie się, czy informacje tam zawarte mają tą cechę rzetelności, mają tą cechę zgodności z prawdą, czy nie są w jakiś sposób sugerowane, sugestywnie przekazane. No, ja znam taki przykład z jednego z ostatnich numerów, kiedy na rozkładówce pojawił się materiał o tytule co zmieniło się, jak zmienił się Lubartów w ostatniej kadencji. I tak naprawdę, kiedy się go czyta, to czytelnik dochodzi do wniosku jednego, zresztą taka była moim zdaniem intencja, dochodzi do wniosku, jakie są osiągnięcia pana burmistrza Bociarskiego w tej mijającej kadencji. No i to jest właśnie przykład takiego niekoniecznie rzetelnego przekazania prawdy, bo w tym materiale, dla przykładu, czytamy w jednym, że tak powiem, jednym tchem pisana informacja o ilości dróg, na przykład zmodernizowanych, w tym Nowodworskiej, w której miasto uczestniczyło w 50% w finansowaniu razem z powiatem. Decyzja o tej budowie tej drogi wspólnie z powiatem zapadła w 2010 roku i kiedy ze starostą Pułą udaliśmy się do pana Bociarskiego, wówczas wójta, z prośbą o to, żeby rozważył możliwość współfinansowania tej inwestycji, odmówił. Po czym po niespełna roku od tej chwili no, przypisuje sobie w gazecie, mówię, niedoinformowany czytelnik, no powie, proszę bardzo, no uczestniczył w finansowaniu, środki publiczne nasze, budżetu miasta uczestniczyły w finansowaniu budowy tej drogi, natomiast pan burmistrz wtedy mógł współfinansować jako wójt, nie zrobił tego. To tylko przykład. Od rządzących wymaga się tego, by jednak odnosili sukcesy. Pan sprawował już funkcję burmistrza Lubartowa. Proszę powiedzieć, jakie sukcesy pan sobie przypisuje osobiście? To właśnie wolałbym, żeby o tych sukcesach mówili inni, żeby je uznać za sukcesy. Z tym, że no, jasną rzeczą jest, że pewne działania, które czynimy, którym się poświęcamy, które przynoszą określony efekt przez nas samych, też są jakoś oceniane. Więc jeśli w takich kategoriach, czy w taki sposób podejść do sukcesów własnych, to niewątpliwie uważam za sukces wieloletni proces powstawania czegoś niepowtarzalnego w Lubartowie, czyli lubartowskiej strefy gospodarczej, w tym podstrefy ekonomicznej Mielca, strefy mieleckiej. Ten pomysł na uruchomienie gruntów przeznaczonych w planie przestrzennego zagospodarowania, który został uchwalony w 1997 roku, ten pomysł na uruchomienie rozpoczął się jeszcze właśnie wtedy, jeszcze za burmistrza Świętańskiego. Nie były to jakieś efektowne i spektakularne działania, ale rozpoczęto to, co później zostało zintensyfikowane, czyli wykup gruntów. Grunty same, samo ich przeznaczenie w planie na działalność gospodarczą, na budowanie choćby właśnie centrum dystrybucyjnego Biedronki nie wystarczy, co pokazała rzeczywistość, bo Biedronka nie mogła w sąsiedniej gminie, w gminie Lubartów, gdzie wójtem był pan Bociacki, gdzie tego właśnie nie zrobiono, co u nas zrobiono, nie mogła się tam ulokować ze względu na to, że jej potrzeba, jeśli chodzi o powierzchnię tej firmy, potrzeba dotyczyła tylu właścicieli, że możliwość porozumienia była wykluczona tych właścicieli ze sobą i jeszcze z firmą. Nasz pomysł był realizowany, tak jak mówię, wiele lat. W pewnym momencie podjęliśmy decyzję o scaleniu tych gruntów, wtedy, kiedy już było tych hektarów ponad 20. Scaliliśmy te grunty. Ten proces też był procesem przecież niełatwym. Później zrobiliśmy ten projekt Czas na Lubartów, czyli dofinansowanie z Unii Europejskiej do uzbrojenia w infrastrukturę techniczną tego całego terenu. I następnie, ja o tym mówiłem w wywiadzie bodaj w październiku 2010 roku, jeszcze kiedy byłem burmistrzem, że przewiduję, że w najbliższym czasie pojawi się tutaj inwestor, który przyniesie zatrudnienie przynajmniej 500 osobom. No, los tak sprawił, że tak powiem, że burmistrzem już od 15 grudnia tego roku 10 nie byłem. I
i w zasadzie 10 stycznia, jeśli dobrze pamiętam, pan burmistrz Bociacki, który ledwie zaczął urzędowanie, podpisał gotowy, przygotowany przeze mnie wcześniej wniosek o włączenie naszych gruntów do strefy ekonomicznej mieleckiej i po kilku miesiącach Rada Ministrów zweryfikowała ten wniosek pozytywnie. Dzisiaj, no powiem, że z pewnym zaskoczeniem słyszę wypowiedzi samego burmistrza, które no, jak gdyby sugerują, że to jest wyjątkowa jego zasługa, no ale już szczytem była wypowiedź radnego, który powiedział, że to wyjątkowe umiejętności pana burmistrza zdecydowały o tym, że ta strefa powstała. Powiadam, wielu ludzi w tym uczestniczyło na przestrzeni wielu lat. Moja zasługa jest taka, że byłem burmistrzem wtedy, kiedy wykupiliśmy te grunty, wykupowaliśmy przez kilka lat te grunty, później zrobiliśmy scalenie geodezyjne, później zrobiliśmy ten projekt, wystąpiliśmy do Mielca i jeszcze jedna rzecz, bo jak gdyby rozwiązujemy w tym momencie tajemnicę pojawienia się w ogóle Biedronki w Lubartowie. Otóż te grunty w 2010 roku zostały nominowane przez Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, dostały tytuł gruntów na medal. Znaleźliśmy się, Lubartów znalazł się w dziesiątce w całej Polsce, w najlepiej przygotowanych gruntów pod inwestycje. I tytuł ten to nie tylko splendor, to nie tylko prestiż, ale to również wymierne pożytki, choćby takie, że przez najbliższy rok od momentu nominacji te grunty nasze stanęły na czele gruntów oferty PAIZ-u, czyli Państwa agencja, która ma pierwszy kontakt z inwestorami, ona miała w swojej ofercie Lubartów w pierwszej dziesiątce ofert. Więc wydaje mi się, że raczej to było chyba decydujące o tym, żeby tutaj to przedsięwzięcie mogło się ulokować. Myślę, że to nie koniec. Wykupione niespełna hektar gruntów przez 4 lata w tej strefie, moim zdaniem to jest poważny błąd. Wyobraźmy sobie, że przychodzi inwestor, który zabiera kolejne, czy kupuje kolejne 10 hektarów, które zostały w rezerwie i już jesteśmy na lodzie w tym momencie. A za chwilę pojawia się inny, bardzo atrakcyjny, z propozycją wprowadzenia tutaj przedsiębiorstwa wysokiej technologii, z dobrymi zarobkami, bo tutaj też ten aspekt trzeba brać pod uwagę i potrzebuje bagatela, potrzebuje 4 hektarów i my tego nie mamy, więc te działania usnęły moim zdaniem, te działania w sposób szkodliwy dla Lubartowa zostały zaniechane. No myślę, że no, ja mógłbym na ten temat mówić i rozwijać ten temat przez dłuższy czas, ale rozumiem, że to na pewno w pewnym momencie znudziłoby telewizor, więc kończę na tym. Dziękuję. Nie da się ukryć jednak, że największy sukces może przypisać sobie prezes spółdzielni mieszkaniowej Jacek Tomasiak, który to sukces słusznie zauważyła jedna z zapytanych. Jakie inwestycje? No nie przychodzą mi żadne na myśl. Poza tymi, które robi spółdzielnia mieszkaniowa, to raczej no niewiele. No co, deptak tu zrobiony z jednej, z drugiej strony. Mamy też ronda, mamy tą Biedronkę. No, powiedzmy. To nie są jakieś znaczące inwestycje, prawda? Rozumiem. A proszę mi powiedzieć w takim razie, komu przypisałaby pani inicjatywę takiego na przykład ronda? Z ciekawości. Albo Biedronki. No myślę, że to są decyzje naszych radnych, prawda? To, że miasto zmienia się na lepsze, jest sukcesem wielu osób. Warto jednak przypisywać sobie tylko to, co faktycznie do nas należy, bo jeśli co kto zrobił, zadam pytania, nastąpi pomieszanie z poplątaniem. Dla kanału S Magda Małek. 11 listopada o godzinie 11 w sali widowiskowej spółdzielni mieszkaniowej rozpocznie się uroczystość historyczna upamiętniająca święto niepodległości. Po części oficjalnej wszyscy zebrani przeniosą się na dworzec PKP, gdzie odbędą się rekonstrukcje bitwy. 11 listopada w spółdzielni mieszkaniowej odbędzie się duża impreza historyczna. Proszę nam powiedzieć o niej. Tak, odbędzie się impreza historyczna. To już kolejna impreza, którą organizujemy dla mieszkańców, z tym, że tym razem już nie na wesoło, chociaż wydaje mi się, że i również na wesoło, ale przede wszystkim edukacyjnie. Odbędzie się rekonstrukcja historyczna, 1918 rok pod spółdzielnią mieszkaniową, tylko na stacji PKP, a później 1945 rok również na stacji PKP. Z tym, że wszystkie imprezy rozpoczną się o godzinie 11 rano,
w spółdzielni mieszkaniowej, w budynku. Zapraszamy już mieszkańców o 11. Następnie będzie przemarsz na stację, gdzie odbędzie się pierwsza część tego dnia, tych imprez. Później powrót do spółdzielni mieszkaniowej, tutaj kiełbaska, grochówka wojskowa, jak to przystało w Święto Niepodległości, oraz wyświetlajmy film Historia Roya. Jest to film, który mówi o żołnierzach wyklętych. Film, który jest ocenzurowany przez polską kinematografię. Natomiast nam udało dotrzeć się bezpośrednio i do producenta, i do reżysera. Mam nadzieję, że tego dnia pojawią się również u nas na imprezie i będą razem z nami przeżywać jakże ważny dzień dla każdego Polaka, czyli Święto Niepodległości. Niezależnie od tego, samych artystów, którzy wezmą udział w tych dwóch rekonstrukcjach, będzie około setki, także jest co zobaczyć. Nie wiem, lada dzień rozstrzygniemy przetarg, nie wiemy, czy kto to będzie organizował, natomiast na pewno wpisaliśmy, że mają być ciężkie wozy bojowe, także na pewno mnóstwo atrakcji będzie i wystrzałów towarzyszyło temu przedsięwzięciu. Czekamy na to, mam nadzieję, że mieszkańcy dopiszą i mam nadzieję, że będą zadowoleni i że w końcu złamiemy ten stereotyp takiego sztywnego, z przemówieniami, z takim patosem pewnym pokazywania się samych działaczy, a nie wspominania o tych, którzy oddali życie za niepodległą, że pokażemy po prostu, że można historię przeżywać zupełnie inaczej. W sobotę 25 października odbyła się jedna z największych imprez promocyjnych w historii Lubartowa. Tego dnia do rozstawionych namiotów przybyły setki osób, by posłuchać i zobaczyć, czego dokonała spółdzielnia dzięki dotacji z Unii Europejskiej, a także samozaparciu zarządu spółdzielni mieszkaniowej. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Tego dnia frekwencja była wyjątkowo imponująca, dzięki czemu można stwierdzić, że spółdzielcy są zadowoleni z efektów pracy zarządu, który każdego dnia zmienia ich otoczenie, ułatwiając życie, a także ulepszając warunki mieszkaniowe. O godzinie 12 miała się rozpocząć nasza impreza, więc ją otwieramy. Chciałem serdecznie wszystkich Państwa przywitać, podziękować, że chcieli Państwo przyjść. Chciałbym przywitać moich zastępców, panią Karinę Okoń, główną księgową. Chciałem przywitać pana Tomasza Grzeszczaka, mojego zastępcę. Chciałem przywitać członków Rady Nadzorczej, którzy na 12 również zjawili się częściowo. Pan Jerzy Luniak. Pani Aneta Polska. I pani Jadwiga Moryc. A, i z tamtej strony mamy również dwóch członków Rady Nadzorczej. Panią Meksułę. Hardińsko, przepraszam, matkę pani Maksułowej. I pani Kaczor. Również panią Elżbietę Pełkę, która była w poprzedniej Radzie Nadzorczej. Miło mi jest Państwu zakomunikować, że również jest z nami przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ jest dzisiaj w punkcie zaplanowana wypowiedź Urzędu Marszałkowskiego, pan Krzysztof Paśnik. Około 1000 osób. Tyle przybyło, by obejrzeć i posłuchać o tym, czego dokonał zarząd spółdzielni. To wielki sukces prezesa Tomasiaka, który zarówno wywalczył ogromną dotację, jak i wywiązał się z obietnic i deklaracji. Panie prezesie, pełen sukces, tak? Zarówno w wydanych pieniądzach pozyskanych z Unii, jak i tutaj ta dzisiejsza impreza. Ludzie są bardzo zadowoleni, tłumy wręcz. Proszę powiedzieć, czy pan również cieszy się z tego, że ta impreza cieszyła się taką popularnością? Jeżeli ludzie się cieszą, to mi nie pozostaje nic innego, jak tylko uznać, że miało sens to, co zrobiliśmy, miało sens to, co robimy na osiedlach, miało sens to, co robimy dla ducha, dla ciała, dla wszystkich nas wspólnie. I ja niesamowicie się cieszę, kiedy już zaczynam czytać ogłoszenia w prasie, gdzie mieszkańcy, sprzedając mieszkania, piszą: po rewitalizacji osiedle i działający monitoring na osiedlu. I to jest chyba najlepsze. Cieszę się przede wszystkim tym, że sami mieszkańcy są zadowoleni, bo to jest najważniejsze. Bardzo często słyszałam wśród publiczności, że mówiono o panu jako o doskonałym gospodarzu. Czy jest pan z siebie zadowolony? Jeju, no purpurowy się robię, bo to jest złe, jeżeli człowiek lubi, jak mu ktoś schlebia. Ja po prostu robił to, do czego mnie ludzie kiedyś wybrali. Wybrali mnie na prezesa spółdzielni mieszkaniowej. Staram się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej. Wiem, że niektórych może to drażnić, inni mogą mówić, że jest dobrze. Ja po prostu wykonuję swoją robotę i na tym chciałem się skupić. Jeżeli ktoś to docenia,
to powoduje tylko jedną rzecz. Ładuje mi to akumulatory, chce się dalej działać i myślę, że mieszkańcy będą wiedzieli, będą zauważali. Ci, którzy wszyscy są zadowoleni, ja też proszę, żeby przychodzili na zebrania, żeby słyszeli więcej, co w spółdzielni planujemy zrobić, co robimy i żeby współuczestniczyli w tym życiu. A dzisiaj 2000 osób na spotkaniach, to jest olbrzymia ilość. Czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy i mam nadzieję, że nie ostatni raz. No właśnie, 2000 osób udało się. Proszę powiedzieć, czy ciężko było zorganizować taką imprezę? Niesamowicie ciężko, tak jak i ciężko było pozyskać fundusze europejskie. To nie jest tak, że czasami... Zresztą słyszeliśmy i zazdrośników, jak tam mówili, o panie, pan marzysz, pan mieszasz w głowach, czy cokolwiek innego. To się tylko tak wydaje. To jest 8 lat ciężkiej pracy, pozyskiwania tych środków, ostatni rok wydawania tych środków i to nie przychodzi nic, po prostu nie spada nikomu nigdy manna z nieba. Trzeba się napracować. Organizacyjnie to było chyba po pierwsze największe, po drugie jedno z cięższych i po czwarte mnóstwo zdrowia i sił kosztujące przedsięwzięcie, ale warto było. Nie ukrywam, że my chcemy spróbować sięgnąć po fundusze, ale które będą związane z dostarczeniem taniej energii do naszych budynków wielorodzinnych, z rozbudową kotłowni na osiedlu Popiełuszki i spuszczeniem ciepła, naprawdę taniego ciepła do naszych budynków. Jest projekt gospodarki niskoemisyjnej. Ten kończymy. Mam nadzieję, że będziemy beneficjentem końcowym i mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze nie raz spotkamy się na tego typu imprezach, niezależnie od tego, czy fundusze europejskie weźmiemy, czy też nie. Na imprezie obecny był przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, który wygłosił prelekcję, a także opowiedział o dotacjach oraz o tym, że wspiera działania prezesa. Witam serdecznie szanownych Państwa. Nazywam się Krzysztof Paśnik. Reprezentuję pana marszałka Sławomira Sosnowskiego i pana wicemarszałka Michała Cholewę na tej uroczystości. Panowie marszałkowie nie mogli być dzisiaj obecni z państwem, bardzo chcieli, natomiast ważne obowiązki dla województwa lubelskiego spowodowały, że ja swoją skromną osobą postaram się przybliżyć w kilku słowach. Prezes tutaj jest świetnym mówcą. Postaram się również w kilku słowach przybliżyć ten program, z którego mamy takie efekty, jakie widzimy codziennie wszyscy spółdzielcy, jak również wszyscy mieszkańcy miasta Lubartowa na naszych osiedlach. W dniu dzisiejszym jesteśmy w Lubartowie w spółdzielni mieszkaniowej na promocji projektu rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Reprezentuję tutaj marszałka Sławomira Sosnowskiego i wicemarszałka Michała Cholewę, którzy mieli być obecni na tej uroczystości, jednak ważne sprawy dla województwa zatrzymały ich w Lublinie. Jest mi to bardziej miło, że mogę reprezentować pana marszałka Cholewę i pana marszałka Sosnowskiego na tej imprezie z uwagi na to, że jest to przykład, jak bardzo dobrze są wydatkowane środki unijne. Spółdzielnia mieszkaniowa zdobyła w umowach projekty spółdzielni mieszkaniowej bardzo duże kwoty na rozwój, na to, co mamy tutaj dookoła. Tym bardziej jest miło, gdyż pan marszałek bardzo wspiera takie osoby jak prezes spółdzielni pan Jacek Tomasiak. Tym bardziej jest miło, że środki europejskie są dobrze wykorzystywane. I tutaj widać bardzo dobrą rękę gospodarza, jakim jest pan prezes, we wspólnym działaniu razem ze wszystkimi osobami, które pracują w spółdzielni mieszkaniowej. Z całym zarządem udało się uzyskać tak wspaniały efekt, jaki jest widoczny tutaj na osiedlach należących do zasobów spółdzielnianych. Jest to program, który mógł być wykorzystywany z ogromnej puli pieniędzy, jakie województwo lubelskie przygotowało na ten cel. Wierzę, że te środki przez mieszkańców zostaną bardzo dobrze przyjęte, te prace, które zostały wykonane, zostaną dobrze przyjęte. Jest tutaj bardzo dużo osób na sali, którzy są bardzo zainteresowani tym projektem. Tym bardziej się cieszę, że mimo nie tak niesprzyjającej pogody, warunki są świetne. To warto podkreślić. Cóż, życzę dalszych sukcesów. Życzę, aby kolejny projekt, który jest tam w Urzędzie Marszałkowskim złożony na kolejną rewitalizację kolejnych osiedli, udało się uzyskać dofinansowanie. Bardzo kibicuję, bo jestem mieszkańcem Lubartowa, bo chciałbym, żeby pozostałe zasoby spółdzielcze, jak również inne zasoby
w naszym mieście domków jednorodzinnych mogły korzystać na przykład z programowania, które będzie następne, czyli programowanie na lata 2014-2020. Tutaj będzie też bardzo dużo jakby rola zarządu spółdzielni, jak i nowych władz, żeby mogły wykorzystać te środki z tak zwanej gospodarki niskoemisyjnej. Ważne środki, być może to jest ostatnie już tak duże dofinansowanie z środków europejskich, więc należy korzystać, należy wspólnie te środki móc pozyskać. Dziękuję bardzo. Na wszystkich przybyłych czekał gorący posiłek, kawa, herbata, ciasto, a także owoce. Jak widać, to co się dzieje na spółdzielczych osiedlach, wszystkim bardzo się podoba. Wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane i gdyby tak częściej się takie imprezy odbywały. Wiem, że to kosztuje, ale może gdzieś jakiś prezes znajdzie środki. Zostało rozdysponowane bardzo dużo pieniędzy. Czy Państwo dostrzegają te zmiany pozytywne? Oczywiście, oczywiście, tak, bardzo. Tym bardziej, że mieszkamy na osiedlu Cicha, także to od razu już widać w tej chwili. A z których zmian są Państwo najbardziej zadowoleni? No, wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane, a szczególnie teraz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo mieszkamy w bloku Cicha 13 i tam właśnie często się odbywały różne libacje w nocy, a teraz już to się chyba ukróci. Powstają nowe ulice, tak jak wszędzie tu widzę, spółdzielnia mieszkaniowa naprawdę stara się o to. I wszystko jest dobrze, no. Piękne te ciągi, drogi, tak zwane do zalesienie, tam za drzewa tego nasadzone, wszystko wspaniale. Także oby tak dalej. Gwiazdą wieczoru był kabaret Moralnego Niepokoju, doskonale znany, który doprowadził wszystkich do łez, oczywiście spowodowanych śmiechem. Szanowni Państwo, już za chwilę rozpocznie się występ kabaretu Moralnego Niepokoju. Przedstawimy dziś Państwu nasz program pod tytułem Jakoś to będzie, czyli seks, przemoc i mnóstwo pieniędzy. Drodzy Państwo, proszę się jednak tak od razu nie napalać, bowiem seks w naszym programie reprezentuję ja. A te takie butelki z tymi płynami kolorowe, to po co ci to? Co to jest? To jest płyn do kąpieli, do płukania ust i do higieny intymnej. Jezus Maria. No tak, ty do higieny intymnej używasz szpadla. I pumeksu. Proszę powiedzieć, skąd bierzecie pomysły? No, tak jak w skeczu o peleniu z życia. Czyli wszystkie skecze, możemy powiedzieć, są z życia, tak? Tak, oczywiście. My za szczęście jesteśmy dosyć dużą grupą, więc każdemu z nas przydarzają się różne dziwne historie. Potem sobie to opowiadamy jedąc w busie, a Robert wyłuskuje te ciekawsze historie i przejmie je na skecze. Obszerną relację z tego wydarzenia zapraszamy Państwa do programu Raport już dziś. W tej chwili. A w dalszej części informacji. Wniosek o abolicję. To przed 15 stycznia mogą złożyć wniosek po raz kolejny. Nowelizacja ustawy o świadczeniach medycznych. Nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów. Rozporządzenie regulujące ważne kwestie dla społeczeństwa. Produkty spożywcze po terminie. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego 2014. Powiatowy konkurs recytatorski. I pałające spojrzenie trzyma mnie mocno jak powięcia. Wieści z Kozłówki. Zostały tylko niecałe 3 miesiące na złożenie wniosku o abolicję. Samozatrudnieni, którzy od stycznia 1999 roku do lutego 2009 roku zalegali z opłacaniem składek, do 15 stycznia 2015 roku mają jeszcze czas na złożenie wniosku o ich umorzenie. Dzięki ustawie abolicyjnej osoby, które prowadziły lub nadal prowadzą pozarolniczą działalność, a nie wywiązały się z obowiązku uregulowania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych za ubiegłe lata, mogą starać się o umorzenie długów ZUS. Przypominamy, że termin na złożenie wniosku o tak zwaną abolicję składkową mija 15 stycznia 2015 roku. To jest bardzo ważna informacja dla tych przedsiębiorców, którzy są zadłużeni w ZUS, to znaczy mają zadłużenie z tytułu tych składek, których nie opłacili za samego siebie,
między styczniem 1999 roku a lutym 2009 roku. Jeżeli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu ubezpieczeń społecznych na swoim koncie z tego właśnie okresu, to może starać się w ZUS o tak zwaną abolicję składkową, która pozwoli darować mu takie zadłużenie. Tak, abolicja składkowa nie obejmuje jednak składek nieuregulowanych za zatrudnionych pracowników, więc jeżeli ktoś nie płacił składek za pracowników, to za tych pracowników składki i tak będzie musiał uregulować. Jakie są warunki? Żeby skorzystać z abolicji, trzeba złożyć wniosek i opłacić te składki, których abolicja nie obejmuje, czyli na przykład składki po lutym 2009 roku niezapłacone albo składki za pracowników. Czas na złożenie takiego wniosku upływa 15 stycznia 2015 roku, bo wnioski można było składać już od prawie 2 lat. Jest jednak jeden wyjątek. Te osoby, którym ZUS wydał albo wyda decyzję o wysokości zadłużenia albo o podleganiu ubezpieczeniom społecznym po 15 stycznia 2013 roku, czyli po wejściu w życie ustawy, mają 12 miesięcy na złożenie wniosku od dnia uprawomocnienia się decyzji, więc może się okazać, że taka osoba złoży wniosek później niż w styczniu 2015 roku, ale standardowy termin mija właśnie 15 stycznia. Powiem jeszcze bardzo ważną rzecz. Po otrzymaniu decyzji, która określa warunki umorzenia należności, czyli która mówi, co przedsiębiorca musi zrobić, żeby skorzystać z abolicji, taki przedsiębiorca może uzyskać w ZUS w swojej placówce informację o kwocie, która nie podlega umorzeniu, czyli o tej kwocie, którą trzeba będzie zwrócić, żeby pozostałe zadłużenie zostało umorzone. Od momentu wejścia w życie ustawy do końca września tego roku oddział ZUS w Lublinie wydał już około 1500 decyzji o umorzeniu należności dla przedsiębiorców na łączną kwotę 33,5 miliona złotych. Część przedsiębiorców dostało odmowę umorzenia i dla nich ważna informacja, jeżeli dostali taką decyzję odmowną, to przed 15 stycznia mogą złożyć wniosek po raz kolejny. Sejm przegłosował nowelizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych, a oznacza to kilka zmian. Jedną z najważniejszych jest to, że od 1 stycznia 2015 roku do okulisty i dermatologa potrzebne będzie nam skierowanie. Pacjenci wymagający leczenia okulistycznego lub dermatologicznego w chwili obecnej nie muszą posiadać skierowania. Wystarczy, że zarejestrują się w poradni i przyjdą na umówioną w wyznaczonym terminie wizytę. Bez skierowania możemy pójść również do ginekologa, onkologa i psychiatry. Od 1 stycznia 2015 roku, aby skorzystać z porady okulisty bądź dermatologa, pacjenci będą potrzebować skierowania od lekarza rodzinnego. Zmiana wprowadzona jest przez resort zdrowia w ramach pakietu kolejkowego, który ma skrócić czas oczekiwania chorych na leczenie i poprawić dostęp do specjalistów. Pacjenci, którzy nie zdążą skorzystać ze specjalistycznej porady w tym roku, mogą być spokojni. Osoby wpisane na listę oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej dermatologa i okulisty przed 1 stycznia będą przyjęci bez skierowania. Skierowanie do specjalisty wydać mogą lekarze pierwszego kontaktu. Ministerstwo Zdrowia liczy na to, że właśnie lekarze rodzinni przejmą od specjalistów leczenie części chorych. Gazeta Prawna.pl. Nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów wejdzie w życie od 1 listopada. Zgodnie z kolejną dyrektywą unijną, producenci nowych aut będą je musieli wyposażyć w kilka rozwiązań i systemów zwiększających bezpieczeństwo i zmniejszających zużycie paliwa. Za wszystko zapłacą oczywiście klienci. Wzrosną dodatkowo koszty bieżącej eksploatacji samochodów. Przedstawimy Państwu niektóre z nowych pomysłów, które nakażą zmienić przepisy. Ważne jest, że ta zmiana nie dotyczy wszystkich nowych aut, które po 1 listopada wyjadą z salonów, bowiem dyrektywą objęte są auta, które po 1 listopada przejdą proces homologacji, a więc w praktyce dotknie to nowej generacji aut oraz wersji po gruntownych zmianach. Od 1 listopada tego roku producenci będą musieli na przykład montować system kontroli ciśnienia powietrza w oponach. Jest to bardzo pożyteczna wiadomość, ponieważ, jak pokazują badania, nawet 80% samochodów jeździ z niewłaściwym, przeważnie zbyt niskim poziomem ciśnienia w kołach. To wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo jazdy, nie mówiąc o szybszym zużyciu samych opon. Następne rozwiązanie stosowane przez niektórych producentów i w autach popularnych marek opiera się na czujnikach ABS-u, które wykrywają zmianę prędkości obracania danego koła i na tej podstawie sygnalizują ubytek ciśnienia w jednym z nich. Kolejną koniecznością będzie obowiązek montowania sygnalizacji niezapięcia pasów bezpieczeństwa.
Państwa. Będzie to sygnał zarówno świetlny, jak i dźwiękowy, a alarm ustanie wówczas, kiedy na wszystkich zajmowanych miejscach zostaną zapięte pasy. To pomysł, który bezsprzecznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Spowoduje, że pasażerowie tylnej kanapy, którzy często jeżdżą nieprzypięci, będą musieli pasy zapiąć. Kolejną ważną zmianą jest konieczność montowania mocowań ISOFIX dla dziecięcych fotelików na przynajmniej dwóch fotelach w samochodzie. Obecnie praktycznie każdy nowy samochód ma to mocowanie, niemniej jednak od 1 listopada będzie to konieczny element wyposażenia. Ostatnim elementem obowiązkowego wyposażenia stanie się sygnalizacja optymalnego przełożenia skrzyni biegów. Chodzi o informację na wyświetlaczu mówiącą, kiedy zmienić bieg na wyższy, ewentualnie na niższy, żeby obniżyć zużycie paliwa i emisję CO2. Taki układ stosowany jest od dłuższego czasu w nowych samochodach, więc nie stanowi żadnej rewolucji, ale będzie przymusowy. Od grudnia wchodzi w życie w całej Unii Europejskiej rewolucyjne rozporządzenie z 2011 roku, regulujące m.in. kwestie etykiet na towarach, informuje Dziennik Polski. Etykietki na produktach ułożonych na sklepowych półkach znajdują się prawie zawsze. Społeczeństwo zachęca się do czytania ich przed zakupem towaru. Niestety, nie wszystkie etykiety przedstawiają nam jasne i klarowne informacje o produkcie. Przez to czasem możemy czuć się oszukani. Od grudnia bowiem ma się to zmienić. Teraz etykiety staną się czytelne i zawierać będą pełną informację o produkcie, jego składzie, wartości odżywczej, alergenach i kraju pochodzenia. Dziś zdarza się, że jogurt truskawkowy ma 0,05% truskawek, zaś pasztet z indykiem 0,02% indyka, a dowiedzieć się o tym można z etykiety wielkości pocztowego znaczka. Wysokość najmniejszych czcionek stosowanych przez producentów to 0,1 mm. Teraz nie wolno będzie użyć mniejszych liter niż 1,2 mm. Na drobnych produktach 0,9 mm. Koniec z robieniem konsumenta w balona. Nowa dyrektywa pokazuje producentom, by umieszczali na etykiecie informacje zgodne ze stanem właściwym. Etykieta ma być czytelna i jasna dla każdego konsumenta. Organizacje konsumenckie cieszą się z tego rodzaju rozporządzenia, ale producenci mają powody do obaw. Bowiem czy świadomie, czy nieświadomie popełniając błąd, mogą pójść z torbami. Każdemu zdarza się trzymać w domu produkty spożywcze po terminie podanym na opakowaniu. Pytanie, które z nich można bez obaw jeść, a które trzeba bezwzględnie wyrzucić? Jak się okazuje, wielu z nas, by zaoszczędzić, nie wyrzuca jedzenia, trzymając produkty spożywcze w lodówce, nawet po terminie ważności. Często po terminie jemy jogurty, ale bezpieczniej jest tego nie robić. Warto przyjrzeć się dwóm terminom, jak należy spożyć do. To oznaczenie daty, po której produkt absolutnie nie nadaje się do jedzenia, może być szkodliwy po tym terminie. Najlepiej spożyć przed końcem. To oznaczenie, które mówi, do kiedy produkt spełnia wymogi dotyczące jakości, ale nie staje się szkodliwy. Data minimalnej trwałości. Obie te daty są wiążące pod warunkiem, że produkty są przechowywane i transportowane w odpowiednich warunkach. Na przykład mrożonki się nie rozmrożą w drodze do sklepu, mięso będzie trzymane w lodówce. Jeśli tak się nie stanie, produkty nie mogą nadawać się do spożycia, a stać się nawet trujące lub zmienić właściwości dużo wcześniej. Na opakowaniach często są zawarte także inne informacje wpływające na przydatność do spożycia. Możemy spotkać się na przykład z: należy zużyć w ciągu dni od daty otwarcia. Po otwarciu nie patrzymy więc na datę przydatności do spożycia, ale na to, kiedy rozpakowaliśmy produkt. Następnie na etykietce możemy przeczytać: przechować w stanie zamrożonym do daty przydatności do spożycia. Jeśli mrożonka rozmrozi się więc na przykład w drodze do sklepu, data przydatności do spożycia nie obowiązuje. Trzeba produkt zjeść jak najszybciej, nie można go zamrozić ponownie. Przed użyciem dokładnie rozmrozić i zużyć w ciągu 24 godzin. Wszyscy wiemy, chyba że zjedzenie nieświeżego mięsa wiąże się z ryzykiem bardzo poważnego zatrucia. Jad kiełbasiany może nawet doprowadzić do śmierci. Infekcja listerią może być także groźna dla zdrowia, szczególnie u osób z osłabionym układem odpornościowym i u kobiet w ciąży. Ta bakteria może się namnażać nawet w niskich temperaturach. Jak się okazuje, szczególnie niebezpieczne jest mięso mielone, gdyż może ono zawierać wiele różnych szczepów bakterii, a winne jest temu samo mielenie oraz fakt, że kawałki mogą pochodzić z różnych ubojni. Na większości porcji kupowanego mięsa nie ma jednak daty ważności. Musimy radzić sobie sami i sami obserwować, czy mięso nie zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, czy inaczej wyglądać. Świeże mięso nie powinno leżeć w lodówce dłużej niż 1-2 dni, a ryby nie dłużej niż 1 dzień. W środę 22 października odbył się memoriał Ryszarda Kalbarczyka. W trakcie imprezy odbyło się również podsumowanie powiatowego współzawodnictwa sportowego szkół za rok szkolny 2013-2014. Przewodniczącym Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lubartowie jest Janusz Gierach, który na imprezie lekkoatletycznej powitał wszystkich zebranych i opisał rolę związku jako organizacji, która organizuje na terenie naszego powiatu największą ilość zawodów sportowych. Jednocześnie dodał, że zawody organizowane są przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w ścisłej współpracy z dyrektorami szkół z terenu całego powiatu, nauczycielami wychowania fizycznego oraz dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Lubartowie
organizowane są przy niewielkich nakładach finansowych, a jednocześnie uczestniczy w nich rokrocznie wiele tysięcy dzieci i młodzieży. Szkoły klasyfikowane były w trzech kategoriach – igrzyska, szkoły podstawowe, gimnazjada i licealiada. W klasyfikacji szkół nagrodzono pierwszych 10 szkół w każdej kategorii, a wręczania trofeów młodym sportowcom dokonali kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego pan Krzysztof Krupa oraz przewodniczący związku pan Janusz Gierach. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostały następujące szkoły. Szkoła podstawowa nr 3 imienia Piotra Firleja w Lubartowie, Gimnazjum imienia Komisji Edukacji Narodowej w Lubartowie oraz Zespół Szkół nr 2 imienia księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. Już po raz siódmy w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie odbył się powiatowy konkurs recytatorski imienia Zbigniewa Herberta. W tym roku recytatorom przyświecało hasło „Wierzę w Pana od przyrody”. I pałające spojrzenie trzyma mi mocno jak powiedzia. Mówi słowa pomieszane ze snami. Zapraszam. 22 października, już po raz siódmy, odbył się w naszej szkole powiatowy konkurs recytatorski imienia Zbigniewa Herberta. W tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Wierzę w Pana od przyrody”. I właśnie w tym kontekście dobierany był repertuar poszczególnych uczestników. Konkurs jak zwykle cieszy się dużą popularnością, szczególnie ostatnio wśród uczniów gimnazjów naszego powiatu. Zgłosiło się 14 uczestników z gimnazjów oraz 4 uczestników z liceum. Jury konkursowe przyznało nagrody zarówno w kategorii gimnazjum, jak i liceum. Chciałam też tutaj z tego miejsca bardzo podziękować naszemu jury, które zawsze już od 7 lat gości u nas. Są to osoby, które pracują w Lubartowskim Ośrodku Kultury i w Miejskim Domu Kultury. Bardzo dziękuję z tego miejsca przedstawicielom tych instytucji i chciałam również podziękować starostwu powiatowemu, ponieważ już od 7 lat starostwo sponsoruje nasz konkurs. Dzięki temu możemy zakupić atrakcyjne nagrody dla naszych recytatorów. No i ten konkurs po prostu jest taką już naszą tradycją szkolną. Także liczymy na dalszą współpracę. Chciałam jeszcze tutaj oddać głos laureatce w dziedzinie w kategorii liceum naszej uczennicy Wiktorii. Jestem laureatką 7. konkursu recytatorskiego Herberta. Zarecytowałam 2 utwory, Herberta i Miłosza. Przygotowywała mnie sorka pani Beata Cieślak, która pomogła mi przygotować się do dobrego wykonania tych utworów. Będziesz szczęśliwy, jeśli uwierzysz i zaczepisz swój mózg o gwiazdę. Jest łagodna, kiedy karmi piersią obłoki. A teraz powiemy Państwu, co ciekawego słychać w Kozłówce. Święto zmarłych zazwyczaj zarezerwowane jest na odwiedzanie cmentarzy oraz spotkania z rodziną. Tym, którzy chcieliby pojechać na przykład do Kozłówki, informujemy, że tego dnia muzeum jest nieczynne, a w dzień zaduszny muzealne ekspozycje są udostępnione zwiedzającym od godziny 10 do godziny 15. 9 listopada w niedzielę w Muzeum Zamojskich w Kozłówce odbędzie się premiera filmu z udziałem zespołu tańca dawnego Beli Guardo. Zdjęcia do filmu wykonane przez Telewizję Obywatelską zostały wykonane na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Atrakcje związane z premierowym seansem są uzależnione od aury. Jeśli dopisze pogoda, około południa na dziedzińcu przed Pałacem Zamojskich pojawi się korowód tancerzy, muzyków oraz akrobatów, których specjalnością jest żonglerka flagami. W przypadku deszczu w salach pałacu, salonie czerwonym i bibliotece od 12 do 15 artyści zaprezentują scenki rodzajowe, m.in. naukę poloneza. Zachęcą także turystów do wspólnej lektury pana Tadeusza Adama Mickiewicza. O 15.30 w Pałacowej Teatralni odbędzie się premierowy pokaz filmu Beli Guardo. Wstęp na projekcję oraz wydarzenia na pałacowym dziedzińcu jest wolny. W połowie listopada w Muzeum Zamojskich w Kozłówce rozpoczynają się zdjęcia do indyjskiego filmu Shandar. To komedia obyczajowa, której akcja rozgrywa się podczas uroczystości ślubnym przedstawicieli 2 najzamożniejszych rodzin w Indiach. Nie odbędzie się bez perypetii, kłótni, tajemnic, konfliktów. Wszystko, jak przystało na komedię romantyczną, będzie miało swoje szczęśliwe zakończenie. Te miłosne perypetie będą rozgrywać się m.in. w salach Pałacu Zamojskich w Kozłówce. Przybycie blisko 120-osobowej ekipy filmowej wiąże się z określonymi procedurami.
W związku z czym od 14 do 21 listopada cały teren zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce będzie nieczynny dla zwiedzających. A teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody. Piątek powita nas z zachmurzeniem umiarkowanym. Termometry wskażą 9 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1028 hektopaskali. Sobota również powita nas z zachmurzeniem umiarkowanym. Termometry pokażą 10 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1027 hektopaskali. Niedziela będzie podobna do dnia poprzedniego. Termometry pokażą 11 stopni Celsjusza. Odnotujemy zachmurzenie małe. Ciśnienie osiągnie wartość 1024 hektopaskali. Poniedziałek odnotujemy również zachmurzenie małe. Będzie 12 stopni Celsjusza, ciśnienie spadnie i osiągnie wartość 1019 hektopaskali. Podobna pogoda utrzyma się we wtorek 4 listopada. Zachmurzenie małe 13 stopni Celsjusza i 1014 hektopaskali. Z zachmurzeniem umiarkowanym powita nas środa 5 listopada. Termometry wskażą 12 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali. W czwartek, 6 listopada, możemy spodziewać się zachmurzenia małego. Termometry wskażą 13 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne 1019 hektopaskali. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanals.pl oraz pod numerami telefonów 605-331-126 oraz 605-331-088. Przypominam, że oglądać nas można również na stronie internetowej www.kanals.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie nasze materiały. Ja już się z Państwem żegnam, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.